Mamy w naszej kaplicy inny obraz. To już nie jest Sarkander, który nam towarzyszył przez rok, świętego Jana Sarkandra w naszej diecezji, ale to był także rok ogłoszony przez Sejmik Śląski. Towarzyszy nam teraz kopia, żeby się ktoś nie połakomił, bo bardzo chyba słaba kopia, jak sądzę, bo nóżki Pana Jezusa w ogóle nie wyszły temu kopiście. Rama pewnie jest bardziej wartościowa niż sama kopia, ale jest to obraz świętego Józefa trzymającego Pana Jezusa, bo jest rok jubileuszowy właśnie świętego Józefa. Warto też, żebyśmy pamiętali o tym, że jest jeszcze rok kardynała Wyszyńskiego, dalej, że jest rok świętego Jakuba i w naszej diecezji są trzy sanktuaria, do których można pielgrzymować i to indywidualnie albo też z rodziną. No i chcemy także ogłosić rok Maksymiliana w naszej diecezji racji 80. rocznicy jego śmierci. Także i obóz przygotowuje różnego rodzaju wydarzenia w związku z tą rocznicą dość okrągłą. Czasami zadajemy sobie pytanie, co przyniosło przyjście na świat Syna Bożego. W tej Ewangelii, którą już po raz kolejny czytamy, z początku Ewangelii świętego Jana, możemy znaleźć takie trzy owoce, przynajmniej w tej Ewangelii, w tym fragmencie, który dzisiaj mogliśmy czytać i słyszeć, trzy wielkie dary, które przynosi Jezus, przychodząc na świat. Po pierwsze, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, jeżeli w to uwierzymy w Niego, bo wtedy przez wiarę, w tą wiarę, w przyjście Syna Bożego, stajemy się dziećmi Bożymi. Po drugie, na końcu tej Ewangelii jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział, ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. To jest ogromny dar, bo o ile księgi Starego Testamentu były napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, prorocy mówili pod natchnieniem Ducha Świętego, księgi Nowego Testamentu zostały napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, ale objawienie tajemnicy Trójcy Świętej mógł tego objawienia dokonać tylko Ten, który przyszedł na świat, Syn Boży w ciele Jezusa. I wreszcie trzeci dar. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce, podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Ta łaska odnosi się do tego, że z łaski jesteśmy dziećmi Bożymi, bo nie możemy sobie na to zasłużyć, tylko przez przyjście Jezusa z łaski jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli uwierzymy. Prawda zaś dotyczy prawdy o Bogu Trójjedynym. Gdyby nie przyjście, nie znalibyśmy tak dokładnie zamysłów Ojca, który jest w niebie, nie znaliśmy zamiarów Boga w Jego opatrzności i nie znalibyśmy tego, jakie są relacje w tej Trójcy Świętej. Dobrze więc, że Jezus przyszedł na świat i przynosi dary te, które dzisiaj mogliśmy sobie odnaleźć w Ewangelii, ale nie są to wszystkie dary, które przychodzą na świat wraz z Nim. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.